Dwa węże służą do napełniania wodą rybnego stawu. Razem napełniają staw w 12 minut, zaś pojedynczo jeden napełnia staw 10 minut krócej niż drugi. Ile czasu zajmuje napełnienie stawu każdym wężem? No dobrze, czyli spróbujmy teraz treść tego zadania zapisać w postaci jakichś równań. No i jakie niewiadome tutaj przyjmiemy sobie? No, pytają nas o czasy, więc może niech te czasy będą naszymi niewiadomymi. Czyli T1 to jest czas, no jednostka, tu wszystko mamy w minutach, więc wygodnie to będzie czas w minutach. Czyli czas w minutach napełniania stawu pierwszym wężem. No i może T2 analogicznie to będzie czas w minutach napełniania stawu drugim wężem. No dobrze, i co wiemy? Że T1 to jest T2 minus 10. Tak wiemy, że jeden wąż napełnia staw 10 minut krócej niż drugi. No i to jest właśnie to równanie, które mówi o tej własności T1 i T2. Co jeszcze wiemy? Wiemy, że razem napełniają staw 12 minut. Więc jak się ma czas napełniania oboma wężami naraz, kiedy używamy oba węże do tych T1 i T2? No pewnie jest krótszy zarówno od T1, jak i od T2. No ale jak to powiązać? Otóż wyobrażamy sobie, że te węże mają pewną wydajność. No i teraz jak wydajność tych węży wiąże się z tymi czasami? No pomyślmy, gdyby T1, pomyślmy sobie, że gdyby T1 było na przykład 1. Co to znaczy? Że jedna minuta to jest minuta, czyli jednostka T1 jakby to jest minuta na staw. No to wydajność wtedy byłaby jeden staw na minutę. Jeżeli T1 byłoby na przykład 2, czyli 2 minuty na staw, to wydajność tego węża w takich jednostkach no, naturalnych tutaj, czyli staw na minutę, to by była 1/2 stawu na minutę, tak? Wydajność tego węża. No, gdyby T1 było 5, czyli napełnianie stawu trwa 5 minut, to wydajność tego węża byłaby 1/5 stawu, czyli w ciągu jednej minuty napełniłby 1/5 stawu. Czyli widzimy, że wydajność jest odwrotnością tego czasu. Wydajność w takich jednostkach staw na minutę jest odwrotnością czasu napełniania. Aha, no dobrze, czyli wydajność pierwszego węża, to jest 1 przez T1 staw. I jednostką jest staw na minutę. Wydajność drugiego węża, no to jest 1 przez T2 staw na minutę. Czyli jakby prędkość napełniania. Prawda? No to teraz jakie razem używamy, czyli połączona wydajność, no to te wydajności się dodają, prawda? Jeżeli używamy dwa węże naraz, to wydajność tych połączonych węży jest 1 przez T1 plus 1 przez T2, a teraz z drugiej strony wiemy, że razem one napełniają staw w 12 minut. Czyli ta połączona wydajność jest 1/12 stawu na minutę. No i spójrzmy teraz. To jest nasze drugie równanie, które mamy na wielkości T1 i T2. Czyli tak, no T1 możemy tutaj, T1 jest T2 minus 10, czyli w tym równaniu możemy podstawić za T1 T2 minus 10 i będziemy mieli równanie już na jedną niewiadomą. Czyli tutaj w miejsce T1 wstawiamy T2 minus 10, czyli 1 przez T2 minus 10 plus 1 przez T2 równa się 1/12. No i musimy rozwiązać takie równanie. No to może pierwszym krokiem byłoby pozbycie się ułamków. Czyli co? Mnożymy obie strony przez iloczyn tych mianowników. Czyli mnożymy obie strony równania przez T2 razy T2 minus 10. Wobec tego, tak, tutaj dostaniemy, no napiszę może wyraźnie, T2 razy T2 minus 10 przez T2 minus 10, to jest
ten ułamek pomnożony przez T2 razy T2 minus 10 plus T2 razy T2 minus 10 przez T2 równa się T2 razy T2 minus 10 przez 12. No i tak tutaj widzimy, to nam się skraca, to nam się skraca. Po lewej stronie zostaje nam T2 plus T2 minus 10 i to równa się 1 dwunasta razy, może tu wymnożę, T2 do kwadratu minus 10T2. No i może pomnożmy sobie przez 12, żeby się pozbyć tych ułamków. Czyli tu jest może jeszcze tak, może 2T2 minus 10, mamy, mnożę obie strony przez 12, to wtedy tu dostaje mi T2 do kwadratu minus 10T2. Czyli tu mam 12 razy 2, to jest 24T2 minus 120 równa się T2 do kwadratu minus 10T2. I może tak, teraz tak wszystko przenoszę na jedną stronę. Będę miał równanie kwadratowe, prawda? Czyli tak, odejmuję 24T2 od obu stron, 24T2 i wtedy zostaje, i odejmuję 120, tak? Dodaję 120 do obu stron. I wtedy tak, po stronie lewej zostanie mi 0, a po prawej T2 do kwadratu minus 34T2 plus 120. Czyli dostaliśmy równanie kwadratowe, może je przepiszę w takiej bardziej przyjaznej postaci. T2 kwadrat minus 34T2 plus 120 równe 0. No i równanie kwadratowe, to mam nadzieję, że już wiecie, jak się je rozwiązuje, czyli liczymy deltę, czyli b kwadrat minus 4ac, gdzie tak, prawda, notacja jest taka, że tu jest a to jest współczynnik przy t kwadrat, b to jest współczynnik przy t, czyli to jest b jest minus 34 i c to jest wyraz wolny, czyli 120. Wobec tego mamy tak. 34 do kwadratu minus 4 razy 120, może 34 to jest 2 razy 17, więc 34 do kwadratu to będzie 4 razy 17 do kwadratu minus 4 razy 120. 4 mogę sobie wyłączyć, 17 do kwadratu to ja pamiętam, że to jest 289, czyli 289 minus 120 to jest 169. 4 razy 169, a 169 to jest 13 do kwadratu, czyli to jest 2 razy 13 do kwadratu. No i teraz pierwiastki są minus b, czyli t2 równa się wzór na pierwiastki, minus b plus minus pierwiastek z delty przez 2a. Co? Równanie kwadratowe ma dwa pierwiastki, czyli nasz pierwszy pierwiastek to jest minus b, czyli 34 plus, no, pierwiastek z delty to jest 2 razy 13, czyli 26, a jest 1, czyli przez 2, to jest 60 przez 2, czyli 30, a T2 to jest 33, lub 34 minus 26 przez 2. 34 minus 26 przez 2 to jest ile? 8 przez 2, czyli 4. Dobrze, który z tych czasów jest poprawny? No, musimy jeszcze pamiętać, że drugi czas był T1, to było T2 minus 10. Pamiętamy o tym, że drugie równanie było, że T1 to jest T2 minus 10. No, ponieważ te czasy muszą być dodatnie, czyli oczywiście T2 musi być większe od 10, prawda? Czyli w naszym zadaniu T2 musi być większe od 10, tak? Bo ten drugi czas nie może być ujemny. Wobec tego jedyną możliwością jest 30. Wobec tego te czasy to
czyli T2 jest 30 i T1 jest 30 minus 10, czyli 20 minut. Czyli napełnianie tego basenu jednym wężem, tym bardziej wydajnym, trwa 20 minut, tym mniej wydajnym trwa 30 minut, a napełnianie wężami razem trwa 12 minut. No i możemy jeszcze sprawdzić sobie 1,30 plus 1,20. Tak? Ile jest 1,30 plus 1,20? Powinno wyjść 1,12, czyli wspólny mianownik jest 60, czyli to jest 2,60 plus 3,60, to jest 5,60, czyli 1,12